Polska na pół murem podzielona pogodowym. W tej chwili między Kaszubami a Podkarpacie mamy nawet 20 stopni różnicy. Jutro wszystko się wyrówna, bo będzie bardzo chłodno, jak na zimnych ogrodników przystało. Jest poniedziałek, 11 maja, Krzysztof Ziemiec. Zaczynamy Teleekspres. PKW o wyborach prezydenckich. Marszałek Sejmu ma 2 tygodnie na wyznaczenie nowego terminu. Nośmy maseczki, apeluje minister zdrowia. Do środy testy przejdą pracownicy wszystkich kopalń. Obywatele Tadżykistanu zatrzymani werbowali inne osoby do działań terrorystycznych. 2 osoby nie żyją, 3 ranne, sprawca wypadku zbiegł. Policja zatrzymała podejrzewanego. 10 maja, czyli wczoraj, nie było możliwości oddania głosu, a wybory prezydenckie nie mogły dojść do skutku, głosi uchwała Państwowej Komisji Wyborczej. Teraz nowy termin głosowania wyznacza marszałek Sejmu. Elżbieta Witek ma na to 14 dni. Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia, tymczasem niedzielne wybory nie doszły do skutku. Stwierdza się, że w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku brak było możliwości głosowania na kandydatów. Za uchwałą głosowali wszyscy członkowie PKW. Uchwała jest ostateczna, co oznacza, że nie potrzeba w tej sprawie decyzji Sądu Najwyższego. Rola Sądu Najwyższego jest wyłączona, bo tak jak wspominałem, nie podlega zaskarżeniu. Termin wyborów ogłosi marszałek Sejmu. Ma na to 2 tygodnie. Kończy to spekulacje opozycji, która w przypadku wyborów majowych najpierw krytykowała ich organizację w dobie koronawirusa. Te wybory nie mogą się odbyć. By chwilę później krytykować, że wybory się nie odbędą. To jest upadek, ale upadek, z którego wy się nie podniesiecie. Opozycja krytykowała też samo głosowanie korespondencyjne. Zabójcze koperty. Teraz jest za. Do 15 dnia przed wyborami każdy może zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. O niekonsekwencji w wypowiedziach opozycji mówi Prawo i Sprawiedliwość. One są pełne sprzeczności. Od wielkiego ryzyka w wyborach korespondencyjnych po dopuszczenie dzisiaj możliwości głosowania tego zwykłego, tradycyjnego. Być może nowe wybory będą połączeniem tradycyjnych i korespondencyjnych. To oznacza, że potrzebna będzie zmiana przyjętej przez Sejm ustawy o wyborach korespondencyjnych i skierowanie jej do Senatu, który już raz przetrzymał ją blisko miesiąc. Zdaniem senatorów Prawa i Sprawiedliwości tym razem na zmiany wystarczą 2 tygodnie. Uchwalić tę ustawę jak najszybciej. Ja już w tej chwili apeluję do pana marszałka Grodzkiego, żeby nie stosował, tak jak do tej pory, obstrukcji zupełnie niepotrzebnej, zbytecznej i nie w interesie Polski. Z ostatniego sondażu wynika, że na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 48% Polaków, na Koalicję Obywatelską 14%, na Lewicę 13%, na Konfederację 9%, a na PSL 8%. Już ponad 5800 chorych pokonało koronawirusa, z tego blisko 900 na Śląsku, a to właśnie w tym regionie odnotowano najwięcej zakażeń. Najgorzej jest w kopalniach. Wcześniej Mazowsze, teraz Śląsk. To główne ognisko zakażeń koronawirusem w Polsce. Rano resort zdrowia poinformował o 210 nowych przypadkach zakażeń, z czego ponad 140 na Śląsku. Do środy testom na obecność wirusa zostaną poddani pracownicy wszystkich kopalń. Po to, żeby jak najszybciej te ogniska zlokalizować osoby chore i odizolować od pozostałych. W pozostałych regionach liczba nowych zachorowań jest niewielka, rośnie za to liczba ozdrowieńców. Dziś ruszyła akcja drive-thru. Bez wychodzenia z samochodu badane są osoby po 12 dniu kwarantanny. W całym kraju powstało blisko 150 takich mobilnych punktów. Jeden z nich w Kaliszu, wspierany przez żołnierzy WOT-u. Ten punkt przez tydzień powinien wyczerpać potrzeby, które określił m.in. sanepid. Sytuacja epidemiczna w Polsce jest stabilna, ale walka z wirusem trwa. Dlatego służby apelują o noszenie maseczek i przestrzeganie bezpiecznej odległości. Polskie myśliwce F-16 oraz MiG-29 eskortowały amerykański bombowiec B-1B w ramach misji Bomber Task Force. Polscy i amerykańscy piloci przelatywali m.in. nad Warszawą. Celem tego ćwiczenia jest także odstraszanie ewentualnego agresora, a ćwiczenie samo jest dowodem zaufania, jakim Stany Zjednoczone darzą polskie siły powietrzne. B-1B to bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu. Jego rozmieszczanie w Europie jest częścią szkoleń żołnierzy armii USA z wojskami sojuszniczymi. Były polityk Nowoczesnej Kamil Kurosz został zatrzymany przez policję i trafił do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Powodem pełne mowy nienawiści, wpisy, które publikował w internecie. Mężczyzna wielokrotnie nawoływał do zabijania politycznych konkurentów, czyli polityków Prawa i Sprawiedliwości. Należy utajnić obrady, a następnie spędzić wszystkie pisowskie szumowiny do jednej sali i wpuścić gaz. Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do opozycji o zaprzestanie mowy nienawiści, bo jak mówią, może to doprowadzić do tragedii. Przykładem zabójstwo działacza PiS Marka Rosiaka przez byłego członka Platformy Obywatelskiej Ryszarda Cybę w 2010 roku. Puste klasy czekają, bo uczniowie wciąż w domach, a nauka zdalna dla wielu z nich jest sporym wyzwaniem. Dlatego rząd w ramach projektu Zdalna Szkoła Plus pomaga samorządom w kupowaniu komputerów dla uczniów, ale i także nauczycieli.
To łącznie ponad 360 milionów złotych dofinansowania przez państwo zakupu sprzętu komputerowego. Wnioski do pierwszej edycji złożyło 98% samorządów w Polsce. W drugiej górny limit wzrósł ze 100 do 165 tysięcy złotych. Dziesiątki milionów odsłon notuje portal gov.pl Zdalne lekcje, gdzie uczniowie i nauczyciele znajdą materiały do zdalnej nauki. A w Telewizji Polskiej programy Szkoła w TVP dla uczniów podstawówek i szkół średnich. Ostatnio także Telewizja Publiczna zaproponowała takie repetytorium dla maturzysty, gdzie znajdują się materiały powtórzeniowe z poszczególnych przedmiotów. Szkoła z TVP od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Mijają 2 miesiące od dnia, w którym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii koronawirusa. Najnowsze dane napawają jednak optymizmem, dlatego wiele krajów decyduje się na złagodzenie obostrzeń. Brytyjski premier Boris Johnson przedstawił 5-stopniowy plan znoszenia części restrykcji. Od dziś do pracy mogą wrócić wszyscy ci, którzy nie mogą pracować zdalnie w domu. Z kolei od środy Brytyjczycy będą mogli ćwiczyć na powietrzu częściej niż raz dziennie. Zaostrzone zostaną za to ograniczenia w ruchu międzynarodowym. Na Wyspach Brytyjskich ma wkrótce zacząć obowiązywać obligatoryjna kwarantanna dla przyjezdnych. Do kolejnego etapu luzowania obostrzeń w Europie przyszły m.in. rządy Belgii, Hiszpanii czy Francji. Nad Sekwaną otwarto wszystkie sklepy, restauracje, plaże i salony fryzjerskie. Hiszpański rząd ze względów bezpieczeństwa nie poluzował restrykcji w Madrycie i Barcelonie. W Stanach Zjednoczonych odnotowano najniższy od marca dobowy przyrost zgonów z powodu COVID-19. Zmarło 776 osób. Dzień wcześniej było ich ponad 1500. Dobrowolnej izolacji poddał się wiceprezydent Mike Pence. Podjął taką decyzję po tym, jak u jego rzeczniczki wykryto koronawirusa. Zasady higieny i zachowania dystansu społecznego w tłumaczeniu na język indyjskich tańców tradycyjnych. Jak się okazuje, taka forma bardziej przemawia do niektórych ludów Azji. Wpada bowiem nie tylko w ucho, ale i w oko wielu mieszkańcom Indii, Tajlandii czy Indonezji. Przy okazji to czysta promocja lokalnych kultur. A my wracamy do kraju. ABW i Straż Graniczna zatrzymały 4 obywateli Tadżykistanu. Cudzoziemcy są podejrzewani o działalność w charakterze terrorystycznym na terytorium Polski. Do zatrzymania cudzoziemców doszło na terenie Warszawy. Szukali w Polsce konwertytów na islam po to, żeby angażować ich do działań o charakterze terrorystycznym. Obywatele Tadżykistanu zostali osadzeni w strzeżonym ośrodku Straży Granicznej. Mają zostać wydaleni, a ich nazwiska wpisane do wykazu osób niepożądanych na terytorium RP i strefy Schengen. Policja zatrzymała 37-latka podejrzewanego o spowodowanie wypadku w Ostrowie Mazowieckiej, w którym zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Mężczyzna ukrywał się przed policją od niedzielnego wypadku. Wcześniej policja opublikowała dane mężczyzny i jego wizerunek. Kierowca na pasach potrącił starszą kobietę, zderzył się z innym samochodem, a na koniec uderzył w zaparkowane auto. Później porzucił samochód i uciekł. Bliżej realizacji rządowego programu budowy 100 obwodnic za kilka lat łatwiej będzie się poruszać po Podkarpaciu. Przemyśl, Nowa Dęba i Kolbuszowa, minister infrastruktury, zatwierdził programy dla tych 3 inwestycji. Polacy mają prawo do życia w bezpiecznym otoczeniu komunikacyjnym. Obwodnice Przemyśla, Nowej Dęby i Kolbuszowej powstaną do 2028 roku. No niby to jeszcze kilka lat, ale zapewne zleci tak jak całe życie. Tak szybko, jak szybko zmieniają się tematy w Teleekspresie. Za chwilę u nas o wodnych dywanach. Na ratunek śmieciarce wóz z przeszłością i po przejściach zyskał szansę na ciekawą przyszłość. Pochwal się swoją WS-ką, szykuje się internetowa wystawa zdjęć słynnych jednośladów. A na koniec Teleekspresu o klimacie na kaktusy w Polsce i to nie z powodu panującej suszy. Zasłużona stara śmieciarka z racji wieku niemalże wylądowała na złomowisku, ale została z tej drogi jednak zawrócona. Zdecydowano, że retrowóz z przeszłością będzie miał przed sobą ciekawą przyszłość. Śmieciarka Jelcz 315 jeszcze niedawno była w zasobach Agencji Mienia Wojskowego, a stan pojazdu był opłakany. Gminna spółka komunalna z Bydgoszczy odkupiła maszynę i wyremontowała od podstaw. Chce wykorzystywać śmieciarkę do celów promocyjno-edukacyjnych. Egzemplarz wyprodukowano w 1977 roku. Tego typu Jelcze w latach 70. i 80. odwiedzały śmietniki niemal w każdym polskim mieście. Ten jednoślad swego czasu był niekwestionowanym numerem 1. Nic więc dziwnego, że WSK i do dzisiaj są na pierwszym miejscu wielu miłośników motocykli. Teraz nadarzyła się idealna okazja, by się nimi pochwalić. Strefa Historii i Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku zachęcają do podzielenia się zdjęciem kultowych WS-ek. Z zebranych fotografii ma powstać internetowa wystawa.
A to wodny dywan w nadleśnictwie Kaczory nie do chodzenia, lecz do podziwiania. Na stawie Chojnackiego w okolicach Piły zakwitł włosienicznik wodny, zwany też jaskrem wodnym. To roślina światowa. Występuje i w Europie, i powiedzmy w Ameryce Północnej, w Afryce. Jest to roślina silnie związana z terenami podmokłymi. Ale to tutaj tworzy bajkową scenerię. W Karkonoszach misja nie pyla Capollo. Pierwszy raz od lat rozmnożyły się tu one na wolności. Mniej więcej za 2 tygodnie wokół zamku Chojnik będą latać jedne z najpiękniejszych motyli w Europie. Powróciły w Karkonosze po ponad 100 latach dzięki przyrodnikom z Karkonoskiego Parku Narodowego, którzy doglądali ich w motylarni w Jagniątkowie. W tym roku chcą odchować ponad 500 osobników. No, odświętny strój, wygodny fotel i wyczekiwanie. Na trzeci dzwonek z wyjściem do teatru trzeba będzie niestety jeszcze trochę poczekać, ale kontakt ze sztuką jest możliwy i nawet dostępny jak nigdy dotąd. Teatr Narodowy w Warszawie proponuje widzom spektakle online, a także spojrzenie na scenę od kuchni. W sieci dostępne są archiwalne spektakle Teatru Narodowego. Część z nich można znaleźć na stronie VOD TVP. Na internetowym kanale instytucji nie brakuje też nagrań z przygotowań do przedstawień. Aktorzy dla widzów przygotowali niespodziankę. Swoją wersję utworu piosenka jest dobra na wszystko. A gdy widz zatęskni za murami Narodowego, proponujemy spacer wirtualny. To nie jest stresujący sprawdzian, tylko przyjemny, a jednocześnie emocjonujący test z zakresu wiedzy szkoły podstawowej i liceum. Dziś rusza nowy teleturniej Moja Klasa Back to School. Program poprowadzi Maciej Kurzajewski. Od poniedziałku do piątku 18:30 w Dwójce wygodnie siadamy przed telewizorem całą rodziną i wracamy do tego, co wydaje nam się, że znamy doskonale. Konsultacje i wspieranie się pomocami naukowymi wskazane. To jeszcze w uzupełnieniu jedno zaproszenie. Jeszcze dzisiaj serial Włoska Rodzina w Jedynce o 17:55. Polecamy. No a teraz sport. Piłkarze Arki Gdynia w tym sezonie mają już 4. trenera. Kontrakt z żółto-niebieskimi podpisał były szkoleniowiec Jagiellonii Białystok Ireneusz Mamrot. Zastąpił Krzysztofa Sobieraja, który z powodu pandemii koronawirusa nie poprowadził Gdynian w żadnym meczu. Zatrudnienie Ireneusza Mamrota to jedna z pierwszych decyzji nowego właściciela Arki, Michała Kołakowskiego. Szkoleniowiec podpisał 2-letni kontrakt. Bardzo się cieszę, że mogę pracować w Gdyni. Bardzo się cieszę, że jestem z wami. Arka razem. Pierwszym celem Mamrota będzie utrzymanie Arki w PKO BP Ekstraklasie. Gdynianie zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Do bezpiecznej lokaty tracą 6 punktów. W większości sportowców kwarantanna dała się we znaki, ale on zrobił z niej walor. 11-letni Brazylijczyk Gui Curi pobił deskorolkowy rekord świata. Na zbudowanej u babci w ogródku rampie wykonał skok z 3 pełnymi obrotami wokół własnej osi i lądowaniem na 4 kołach. Według jego taty pomogła izolacja, bo dzięki niej syn mógł trenować zamiast chodzić do szkoły. Są jakieś plusy. W Telekspresie pora na muzykę. Dziś Marek Sierocki rozmawia z liderem zespołu, który specjalizuje się w naprawdę udanych przeróbkach. Cześć Marku. Cześć. Reggae Side to czołowa polska formacja grająca muzykę inspirowaną reggae. W Teleekspresie Karol Olszewski z grupy Reggae Side o nowym utworze. Idealnie pasuje do tych czasów teraz, wiadomo. Z tego względu, że cel jest jeden, żeby przetrwać to wszystko, co się dzieje. Ale opowiada o rzeczach pozytywnych, o rzeczach, które sobie zakładamy w życiu, że cel jest prosty i trzeba robić wszystko, żeby ten cel osiągnąć. We have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. I tego się trzymajmy. Nie ma róży bez kolców i podobnie jest z kaktusami. Mogą zranić, rosną za to bez żadnego zbędnego lania wody. Dlatego to idealne rośliny dla zabieganych i zapominalskich. Wie o tym doskonale pan Ireneusz Paduch z Ligotki na Opolszczyźnie, który jednak o swoją własną kolekcję dba jak nikt inny. Pan Ireneusz ma ponad 800 kaktusów z całego świata. Takie okazy występują w Meksyku, Kanadzie, Brazylii, Chile czy Peru. Wszystkie właściciel własnoręcznie wyhodował z nasion. Ta kolekcja to dowód, że i w Polsce jest klimat dla kaktusów. Trzeba im tylko zapewnić zimą taki okres spoczynku, który należy je przetrzymać w chłodniejszym pomieszczeniu w temperaturze 10-12 stopni i one sobie odpoczywają, nie podlewają się w ogóle. Po zimie budzą się do życia, na razie pojawiają się pierwsze kwiaty, ale najpiękniej kaktusy wyglądają pod koniec maja i w czerwcu. Niedługo kolekcja więc rozkwitnie. Kolejne nasze tematy za moment rozwiną się w TVP Info, a następny Teleekspres zakwitnie jutro o 17:00. Do zobaczenia.